Czyżby nieudana akcja golenia sobie brwi? Albo nieudane odklejenie sobie sztucznych rzęs? No być może. Cześć, witam was. No, rzekłbym błędnie, gdybym powiedział fani chińskich klocków, ponieważ, moi drodzy, pomimo tego, że mój kanał zajmuje się klockami wszystkimi alternatywnymi do klocków Lego, pytanie, czy Playmobil to są klocki, zostawiamy sobie też na kiedy indziej, cały czas jednak traktujemy je jako alternatywę klocków. No i ostatnio w kioskach dopadamy taką pozycję jak Playmobil Dragons. Chodzi tutaj oczywiście o kolejną część filmu Jak wytresować smoka i z tej okazji, no, Lego nie ma, a Playmobil ma. Dlaczego nie przywitam was jako fanów chińskich klocków? Ponieważ tu również ostatnio działa się rozmowa, spójrzcie, Made in Malta. Żeby urwać wszystkie rozmowy o tym, jak to Playmobil może być z Chin. Moi drodzy, jest z Malty. 14,99 to cena pisma, a wraz z nią dostajemy wikinga, stoika, wataszki wraz z potężnym toporem bojowym, moi drodzy. Zajmijmy się na chwilę gazetką. Cały czas możecie dostać taką gazetkę oto w kioskach. Jeżeli jesteście więc fanami Jak wytresować smoka, no to chyba dużo więcej okazji do zdobycia gazetek, szczególnie z figurką, no to chyba nie macie. W środku znajdziemy dwa super plakaty. Ostatnio, jeżeli nie pamiętacie, recenzowaliśmy sobie inne pozycje ze stajni Playmobil. Mówimy tutaj o gazetkach. A na moim bazowym kanale był filmik o porównaniu gazetek Lego do gazetek Playmobil. Niejednoznaczny werdykt był, jeżeli chodzi o to, które jest lepsza, więc was zapraszam, obydwa filmiki znajdziecie tu w narożniku. A, moi drodzy, w tej gazetce mam zaproszenie do starego numeru Playmobil i właśnie to mi się podoba, że tam w każdym numerze jest co innego, że nie jest to monotematyzm, ale to już mówię, odsyłam was do filmiku, mamy spis treści. No, tu mamy na pierwszych stronach możliwość zapoznania się z bohaterami z Berk. Mamy ich wymienionych, krótki rysopis, no i nasz stoik wataszki również znalazł kilka słów, rubrykę z kilkoma słowami o siebie, o sobie. No spójrzmy, jest też trochę innych wikingów, jest też smoczek, jest też eret, no jest tych postaci całkiem dużo, nawet gdzieś tu Khaleesi się pojawiła. Nie no, żart, Astrid. Astrid też na naszym polskim Lego Tubie się znajduje, więc możecie wpaść na jej kanał. Później przechodzimy, jakieś śmieszna lotnia, do komiksu. No ale komiks był też w zwykłej gazetce z tej Playmobil Blue. Komiks, no ten specyficzna kreska, specyficzne hipki, to musimy lubić, by gazetka nam się podobała. Natomiast nie można odmówić jej klimatu. Mimo wszystko jest to udane, ładnie narysowane. Znów to zaproszenie, byśmy w walentynki kupili kuszę. Mnie cały czas ciekawi historia tej kuszy i kupowania jej w walentynki. Dalej mamy komiks. No i spójrzcie, jakie w tym wypadku wręcz połączenie fotorealizmu z kreską rysunkową. Całkiem ciekawy zabieg, bez dwóch zdań. Dalej, jeszcze więcej komiksu. No, ciekawe są te niektóre zabiegi właśnie rysunkowe. Tego w Lego na pewno nie mamy. Na środku plakat, tak jak również w tamtych gazetkach, jeden, to jest jedno wielkie zdjęcie zestawu. Kurczę, całkiem wygląda to nieźle. Całkiem, kurczę, nieźle. Te małe smoczki szczególnie. Takie śmieszniutkie, słodziutkie. Drugi zaś plakat, jest to plakat rysunkowy. Ale żeby było ciekawiej, ten zestaw, który tam mamy na zdjęciu, tu mamy narysowany. No, wow, ciekawe dość połączenie. Tutaj mamy część drugą, dalej komiks, kontynuację z pierwszego. Przy czym, jak wyrwiemy plakat, nie mamy tego problemu i ta strzałka tu z napisem jest nam całkowicie zbędna. Ale nie każdy może chcieć wyrwać plakat. Moi drodzy, komiks ciągnie się bardzo długo, tych zadań jest znacznie mniej niż w podstawowej gazetce Playmobil Blue. Natomiast później spójrzcie, mamy na przykład instrukcję, jeżeli chcemy poczuć się jak ten wiking w takim hełmie, jak taki hełm sobie w łatwy, szybki sposób w domu zrobić. No, na różne bale przebierańców, fajna rzecz. Oczywiście żadna gazetka nie może się obyć bez znać różnice i różnego rodzaju konkursików. Labirynt to oczywiście też jest must have każdej gazetki. Kolorowanka, no to nie jest must have każdej gazetki. Tak samo jak i quiz dla uważnych czytelników, to jest coś, czym właśnie charakteryzują się te pisma od niemieckich zabawek Playmobil. Odpowiedzi na bardzo dużo strony. No i cóż, tu mamy zapowiedź znowu Playmobil Pink. To są zeszłe numery, ja już mam te przyszłe. Natomiast jeżeli wam się podobają te gazetki, to mogę obiecać, że w przyszłości się pojawią, tylko piszcie, czy chcecie ich po prostu więcej. Też kurczę, całkiem ciekawa, szkoda, że jej nie miałem. Niestety gazetka Playmobil Dragons nie zawiera konkursu, również nie zawiera informacji o tym, co będzie w następnym numerze. Bo nie, to nie będzie w następnym numerze.
To nie będzie w następnym numerze, nie łudźcie się. Chociaż taką owieczką to bym nie pogardził, no przygarnąłbym sobie taką owieczkę. No ale niestety jest to jednorazowe wydanie w związku z filmem Jak wydresować smoka. Nie oszukujmy się, moi drodzy, tak samo jak i w Lego, tak samo pewnie jest w Playmobil. Wszyscy kupujemy głównie gazetki dla zabawek, chociaż mimo wszystko kilka chwil fajnych można spędzić przy tej gazetce, więc również do niej zachęcam. No i cóż, tak samo opakowanie, podobnie jak w City, znacznie ciężej otwieralne niż polibaszki, ale to nie jest źle wbrew pozorom. Otwieramy, zobaczymy jak nasz stoik się sprawdzi. No faktycznie, ma on topór, topór dość potężny, to nie ma co, dość twardy, ładny plastik. A samo wykonanie, no nie mamy się kompletnie czego czepić. Spójrzcie jakie detale. Tu już mówię, że Playmobil nie ma co porównywać i mówić o nich typu Chińczyki, no to już wiedzieliśmy od dawna, no ale tutaj wykonanie tylko to potwierdza. Mnie tylko troszkę boli, a wręcz dziwi, czemu to nigdzie nie ma napisane Playmobil, tudzież czegokolwiek nie ma. No tutaj mamy coś napisane, ale to jest jakieś 2-2-2, ale to nie sugeruje nam, że to jest Playmobil. A szkoda, dość duży, wysoki topór. Nie, topór, sami widzicie, jest ponad wielkość człowieka. Ponad wielkość tego wikinga. No i ukazał się pierwszy, właściwie jedyny mankament. No i te są fajne. Patrzcie, jak fajna w ogóle ten zostaje. Jakby tu zalałem jakąś formą, to byśmy mieli, wiecie, odbitego chipka. Albo ciastko. Niestety błąd sam się trochę uaktywnił. Mnie to trochę góra boli, że gdy ściągamy mu nakrycie głowy, no to tak wygląda fryzura, tak samo jak bolą dwie główki w Lego, tak samo tu boli coś takiego. No a z drugiej strony możemy mu włożyć na przykład koronę i w tym momencie jest król wiking. Korona też jest z poprzedniej właśnie filmu, tym z rycerzem. A właśnie, bo ostatnio na filmie zastanawiałem się, odkryłem, kochani, ściąga się to. I szkoda, że go nie zrobiłem tam na filmie, bo spójrzmy, jaki tu fajny się pod spodem ukazał nam lewek. Jakie fajne godło lwa na jego klacie. No całkiem, kurczę, ładnie to tym bardziej wygląda z tym, jak i bez tego. Z tyłu nie ma nic, więc odkryłem to, pokazuję, żeby nie było. Tutaj natomiast już nic się za bardzo nie ściągnie. No ewentualnie możemy mu jeszcze podmienić nakrycie głowy, o, na taki kapelutek, bądź też taki zwykły bez kokardy. No, ciekawy typ. Pytanie, skąd mam aż z miksa z Lego akurat 13-kilowego. Moi drodzy, całość prezentuje się, wkładam mu jednak oryginalną czapkę. Grube rogi, całkiem solidnie wykonane. To nie jest, to jest takie plastiko, guma troszkę. Całkiem solidnie wykonane, również znowu brak żadnego napisu, że Playmobil, jedynie tu jakieś cyferki mamy 1-4, całkiem widzi kropeczki fajne, z obydwu stron mamy te kropeczki też tutaj, to jest czadowe. Jeżeli ściągamy, bo oczywiście musimy go rozebrać, bo nie pozwolimy, o, jest ściągany, to mnie właśnie ciekawiło, spójrzcie, broda jest zrobiona na zawiasie, więc może być brodaty łysy, brodaty wiking, no już niestety nie. Widać, te nakrycia głowy nie pasują, jeżeli nie mamy włosów. Kurczę, troszkę szkoda. Po zdjęciu brody wiking prezentuje się tak. No złowieszczo trochę, to fakt. To coś czerwonego nad oczami, nie wiem co to jest. Czyżby nieudana akcja golenia sobie brwi? Albo nieudane odklejenie sobie sztucznych rzęs? No być może. Główki drugiej nie mamy. System zaczepienia brody wygląda oto tak. Moi drodzy, sama broda wygląda również w ten sposób. No całkiem ciekawie, przy czym no... A nie, królowi też ją możemy zaczepić, nie ma z tym problemów. Nakłada się to tak śmiesznie od góry. Mam trochę wątpliwości, o tak wyglądałby król z brodą. Mam trochę wątpliwości co do trzymania się tych klocków, bo kurczę, no to jest tak tu zaczepione, ale troszkę jak dla mnie, no tak na ślinę, na słowo honor. No ja bym temu tak nie ufał w 100%. Hipkowi temu, no im się chyba ręce nie odrywają. Natomiast tu ma jeszcze na rękach takie naręczniki. No i te naręczniki nam się za bardzo nie przesuwają, ale pewnie byśmy je ściągli, gdybyśmy chcieli. Strój mu się nie ściąga, jakże fajny, mocno detaliczny ten strój jest, no spójrzcie, na pasach ćwieki, jest ten taki smog mistyczny, tutaj również łuski jakieś, no naprawdę dobre wykonanie, aż szkoda, że boli z tyłu to, że właściwie nie mamy nic innego, prócz brzydkiego napisu 2017-2LLC. No szkoda, bo te inne figurki nie mają takich napisów i tu troszkę boli, że taki napis jest. No, chyba, że to jeden z takich raperów, wiecie, na przykład, co to nie zrywają metek, żeby było, że są oryginalni. No i może on tak samo nie zerwał tu metki, żeby było, że wiecie, nasi oryginalne ciuchy. No ale możemy mu też zajrzeć pod spódnicę, jeżeli bylibyśmy niezadowoleni. I tu już faktycznie pojawia się więcej jakichś napisów na nogach. Natomiast bardzo szkoda, że tu jest ten napis. Mocno psuje całą sytuację. Przywracamy mu brodę.
przywracamy mu fryz. Dobra, odkryłem teraz trochę. Problem z brodą kończy się w momencie, gdy nakładamy włosy, no bo faktycznie to wtedy jest przyblokowane przez włosy. Niestety, gdy chcemy mieć łysego, brodatego człowieka, no to nie za bardzo. Ale ta broda, kochani, nie chcę, ale pierwsza klasa, Lego nawet nie ma takiej jakości. Nie chcę mówić takich słów, bo wiecie, że jestem największym fanatykiem Lego. Nie no, całkiem ładnie, całkiem fajnie zrobiona figurka. Z tym toporem może naprawdę niezły łomot kiedyś komuś zrobić. Na przykład w WTF City. No już w wakacje, drugi sezon WTF City. Jeżeli jesteście fanami, jak wytresować smoka, no to lepszej okazji, by zdobyć gazetkę wraz z figurką z tego filmu, raczej mieć nie będziecie. A jeżeli jesteście fanami Wikingów, również możecie nie mieć lepszej okazji, no bo Lego raczej rzadko w tym temacie się porusza. No więc cóż, jeżeli jesteście fanami o takich, o których wspominam, powinniście w tym momencie iść do kiosku i sobie kupić 15 zł z takim oto Playmobilem. Jeżeli macie Playmobila, również można kupić, przekonać się, bo naprawdę nie jest źle. I mówię, coś w sobie mają te figurki, coś w sobie ma ta firma. No i kurczę, nie potrafię jakoś tak podejść mocno krytycznie do nich, no bo też średnio krytycznie można do nich podejść, bo nie ma się za bardzo czego czepić, moi drodzy. A wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek na tym kanale. Pamiętajcie, by wbijać też na inny kanał i zobaczyć, co tam się dzieje, bo mamy kanał gamingowy, gdzie dzieje się bardzo dużo. Wystartowaliśmy ostatnio z nową grą. Dziś wam dziękuję bardzo za kolejny wspólny odcinek. Zobaczę wkrótce. Bye!